Uwaga, mobile, ruszamy w konwoju. Który tu już raz przez miasto jedziecie? To już po raz siódmy zlot gości w Deszcznie. Impreza rozrasta się, coraz więcej aut, w tym roku znowu koło setki. W zależności od tego, jeszcze cały czas do nas dojeżdżają. W trakcie jak jechaliśmy tutaj, to dojeżdżały kolejne samochody. Także dopiero policzymy się na dobre, jak już wszyscy zjadą. A my czym jedziemy? My jedziemy nowym Mercedesem Actrosem. Fantastycznym samochodem, bardzo ekonomicznym, a przede wszystkim super komfortowym. Samochód, którym można naprawdę całe dnie spędzać. Mieszkać można w nim. Można mieszkać, ma łóżko, ma wszelkie wygody, mnóstwo miejsca, no i komfort fantastyczny. Od ilu lat jeździsz? Ja jestem kierowcą od 10 lat zawodowym, jeszcze zawodowo 10 lat. Jest to moja pasja i tak staram się, żeby raz w roku na urlopie przez 2 tygodnie jeździć jako kierowca zawodowy. W jakiej branży? Generalnie po całej Europie przewozimy różne ładunki. Wszystko się wozi dzisiaj. Raz się wozi materiał, drugi raz zabawki, trzeci raz stal, także to wszystko. I to jest dzisiaj święto kierowców, tych ludzi, którzy na co dzień bardzo ciężko pracują. Dlaczego by przyjemnie być kierowcą ciężarówki? Dlaczego by przyjemnie? Bo to jest pewien szacunek do wielkości, do mocy, do tego. Kierowca ciężarówki musi myśleć kilkanaście razy szybciej niż kierowca samochodu osobowego, bo on nie jedzie samochodem, który waży tonę, tylko jedzie samochodem, który waży 30-40 ton. Hamowanie jest dużo trudniejsze niż normalnym samochodem, dlatego to jest bardzo trudny zawód, bo ciągła rozłąka, ale bardzo naprawdę powinien być szanowany.